To już postanowione jest. To znaczy ja postanowiłem, że już jutro wyjdę na spacer. I mimo, że siły mam niewiele, to mimo wszystko ja chcę spacerować z użyciem chodzika, który jest tu, lub też wózka, który jest tu. Ja pragnę spacerować. I mimo, że naprawdę nie śpiewa operowo się należąco, lecz nastojąco. Więc teraz śpiew zakończyłem, przynajmniej ten operowy. I właśnie taka jest różnica między zwyczajnym śpiewem a operowym, że ten zwyczajny brzmi właśnie tak, a operowy brzmi właśnie tak. I na to warto zwrócić uwagę. Właśnie tak. Jutro zamierzam wyjść na spacer. Jutro pragnąłbym pospacerować sobie tu i ówdzie, tak zasadniczo przejść się wokół bloku z chodzikiem, zobaczyć, czy się nie zabije po drodze. Jak się zabije, to nie będzie po prostu filmów już więcej. W każdym razie, niewątpliwie, jeżeli bym zginął jutro, bądź nawet dziś w nocy, albo nawet za chwilkę, jak skończę nagranie, jeżeli bym umarł, to na pewno w przyczynach zgonu byłoby wpisane COVID-19, czyli COVID-19. Smutne, ale tak niestety jest. Taka jest rzeczywistość. I tyle. Więc wiecie. Głowa do góry i żyjcie z Bogiem. Bo to jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze, czy będziecie mieli zarobiste życie tu na ziemi, czy będziecie w ogóle mieć wszystko to, co chcecie. Ojej, kasy jak lodu. To nie jest istotne, bo kasa jest fajna. Fajnie jest mieć pieniążki, ale nie za wszelką cenę i po prostu najważniejsze jest zbawienie duszy. I to jest najważniejsze. I ta świadomość, że tak naprawdę to my dostaliśmy od Boga życie tu na ziemi, ale to Bóg jest właścicielem tego życia. Twojego życia. Czyli możesz mieć poczucie, ale to moje życie. Guzik. To jest dar od Boga. Ono nie jest twoje. A to, że masz wolną wolę, to też jest dar od Boga. I dlatego możesz robić, co chcesz. I grzeszyć, jak chcesz. Czego ja osobiście nie polecam. Ale tak poza tym to zapraszam i polecam podążać za Bogiem według Ewangelii.
Trzymajcie ciepło, Jacek Sokórski. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać filmik jutro, jak będę podróżować po prostu na zewnątrz i będę chodzić z chodzikiem i wszystko, mam nadzieję, się ułoży jakoś. Także nie będziecie mnie już więcej, przynajmniej póki co, oglądać leżącego w łóżku, tylko będziecie oglądać mnie chodzącego bądź jeżdżącego. Jeżdżącego na wózku albo chodzącego z chodzikiem. Prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o wózek, to jest w nim problem, żeby podjechać pod górkę, dlatego że jest wtedy łatwo bardzo się wywrócić. I zasadniczo nie polecam podjeżdżać pod górkę. Z kolei zjeżdżanie z górki jest ryzykowne, bowiem ciężko jest trzymać ciągi w momencie, w którym osiąga się prędkość zbyt dużą. Więc lepiej jest po pierwsze mieć rękawice, a po drugie, jak już masz rękawice, to po prostu nie szaleć, nie szaleć, nie szaleć i jeszcze raz nie szaleć. A 10 km na godzinę to jest prędkość, która jest być może mała, ale w zupełności wystarczy, to zapewniam. Więc trzymajcie ciepło, zapraszam. Polecam Jacek Zagórski. Bye, papa.